Radio Głos uskrzydla duszę. Studio Radio Głos, bardzo serdecznie witam gości z Gdańska. Jest z nami prezes Fundacji Aktywni Artur Kurkowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest z nami także Szymon Gajda, rzecznik pięknego wydarzenia, które 18 czerwca już w Gdańsku się rozpocznie. Nie tylko dla Gdańska, ale myślimy, że dla całego Pomorza, czyli piękny marsz dla życia i rodziny w ramach festiwalu dla życia. Kilka słów zaproszenia na to piękne wydarzenie. Szczęść Boże. No, w zasadzie już ksiądz większość powiedział. 18 czerwca ruszamy spod Kaplicy Królewskiej. Zaczynamy od koronki do Miłosierdzia Bożego. I ulicami Gdańska przejdziemy na Wyspę Ołowiankę i tam będzie dalsza część tego wydarzenia. Można powiedzieć, ono jest złożone z dwóch części, czyli z marszu i z takiej części festiwalowej. Natomiast całość stanowi w zasadzie jedną wielką modlitwę. Modlitwę o życie, modlitwę za nasze rodziny, za nasze miasto, za naszą ojczyznę, można powiedzieć, za cały świat też będziemy się modlić. No i byłoby źle nie wziąć udziału w tym wydarzeniu, bo to będzie jedyna okazja w dłuższym okresie czasu, żeby spotkać swoich przyjaciół, katolików, ale też spotkać tych, którzy potrzebują naszej modlitwy, bo liczymy na to, że tacy też przyjdą. Otwieramy nasze serca na ludzi, którzy błądzą. Są serdecznie i mile widziani na tym marszu i na tym festiwalu. Czekamy na nich, można powiedzieć. To duże przedsięwzięcie, które też pięknie i organizacyjnie tworzy właśnie Fundacja Aktywni. Czy to już jest kolejna edycja takiego wydarzenia? Zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania tego wydarzenia razem z Archidiecezją Gdańską. Tak, to jest już marsz, 10. edycja marszu. Powracamy do tej tradycji, która została przerwana przez czas pandemii. I w poprzednich latach razem z nami wspólnie świętowało te święto życia no, kilkanaście tysięcy osób. No i mamy nadzieję, że po pandemii przypomną sobie, że warto iść i pokazywać te wartości nie tylko w domu, nie tylko w codziennym takim życiu, ale również wspólnie z osobami, które mają podobne poglądy i wartości. Tak się składa, że akurat już za kilka dni Boże Ciało, uroczystość Bożego Ciała, czyli my sobie przypomnimy znowu, że wyjdziemy stricte się modlić z Panem Jezusem na ulice naszych wiosk i miast, ale tak jak powiedzieli panowie, oprócz tego akcentu właśnie modlitewnego będą także atrakcje. Nie chcę tutaj się chwalić z samego początku, bo też zasłonę cały głos. Będzie śpiewał, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy za to zaproszenie. Dla nas to jest ogromne wyróżnienie i też będziemy wszystko robić, żeby jak najwięcej osób ściągnąć do Gdańska, ale jeszcze jakie atrakcje, panie rzeczniku, albo panie prezesie? Będą koncerty. Zaczniemy marszem. To jest najważniejszy element, czyli 18 czerwca, godzina 15, Kaplica Królewska. Tam się wszyscy spotykamy, aby przejść ulicami Gdańska, ścisłego centrum, na Wyspę Ołowianka, gdzie na Festiwalu dla Życia wystąpią zespoły Na Cały Głos, Małe TGD, Kamil Bednarek i Lux Torpeda. To będzie blok modlitewny, muzyczny, ale oprócz tego będzie wiele atrakcji również dla dzieci, dla całych rodzin. Będzie Cepelia Wspólnot, gdzie różne organizacje i wspólnoty kościelne będą mogły
pokazać się, że są, porozmawiać, że każdy będzie mógł podejść, zapoznać się, brzydko mówiąc, z ofertą poszczególnych wspólnot, czy po prostu spędzić wspólny czas. Albo poprosić o modlitwę. Albo poprosić o modlitwę. Porozmawiać o swoich problemach, bo na takich naszych współbraci też czekamy, którzy chcą po prostu przyjść, porozmawiać o swoich problemach, porozmawiać z kimś, kto ma doświadczenie. Wiele wspólnot z naszej diecezji, z naszej archidiecezji będzie właśnie obecnych po to, żeby tą posługę, te świadectwa dawać i warto z tego skorzystać. To też taka piękna okazja, żeby przypomnieć, jaką wielką siłą jest wspólnota Kościoła katolickiego i jak panowie mówią, że okazją do tego, żeby poznać różne też wspólnoty, które działają przy Kościele, będzie też szansą dla tych, którzy sobie trochę jeszcze nie radzą, bo my chyba trochę zapomnieliśmy, że jednak pandemia nie tylko, że się skończyła, ale te efekty niestety negatywne ciągle są. Gdzieś psychiczne właśnie, brak wspólnoty, wycofania, dlatego to jest chyba piękna okazja, żeby podnieść tego ducha. Pandemia jest tak naprawdę raczej pewnym objawem była tej choroby, która nas toczy w dużej mierze. My tych objawów zresztą widzimy bardzo dużo w naszej rzeczywistości. To, że marsz jest poświęcony życiu, to nie przypadek, bo dzisiaj życie się znajduje w ogromnym zagrożeniu, można powiedzieć w ogromnym kryzysie. Jesteśmy bombardowani nienawiścią, jesteśmy bombardowani taką rządzą wręcz, czasami mordu i krwi. I widzimy to w przestrzeni publicznej, co jest straszne, czasami jest przerażające wręcz. I też nie rozumiemy, jakie niosą skutki, nawet jakie niesie, przynosi skutki negatywne, nawet używanie czasami naszego języka w tym zakresie. Ja zawsze przypominam sobie taką historię tragiczną dla ludzkości, historię Ruandy, ludobójstwa w Ruandzie, historię Radia Ruanda, które nadawało bardzo długo i nazywało jedno z plemion afrykańskich tego w tym kraju karaluchami. I niestety my też używamy często takiego języka. Mówimy płód, tkanka ciążowa. Odczłowieczamy człowieka na różne sposoby. I to niestety jest zawsze pewne preludium do gorszych zjawisk. To jest preludium do takich tragedii, które się regularnie w naszej historii powtarzają. I my te tendencje widzimy, ale nie chcemy straszyć. Nie chcemy siać paniki, bo panika to jest tylko i wyłącznie narzędzie złego. Chcemy pokazać, że nie ma się czego bać, że w bardzo, bardzo prosty sposób można zmienić naszą rzeczywistość. Wystarczy spojrzeć w kierunku dobra, w kierunku Jezusa Chrystusa i wszystko się zmienia. Jak można powiedzieć, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, chociaż to akurat nie o tą różdżkę chodzi. Dokładnie. Także zapraszamy serdecznie. Raz jeszcze przypominamy, 18 czerwca w Gdańsku na początku o godzinie 15 przy Kaplicy Zamkowej. Może jeszcze jakimi ulicami? Kaplicy Królewskiej, przepraszam. Nie szkodzi, wybaczamy. Wiemy, że ksiądz nie jest z Gdańska. Nie jestem, ale z radością do Gdańska przyjedziemy. Także od tej Kaplicy Królewskiej. Jakimi ulicami? Zaczniemy ulicą Świętego Ducha, Szeroką, Grobla, Targ Drzewny, następnie Tkacka, Kołodziejska, Długi Targ, Stągiewna, Szafarnia i docieramy na Ołowiankę. Na Ołowiankę. Więcej też informacji jest dostępnych na stronie festiwalemrzesia.pl, także na Facebooku i na Instagramie. Media społecznościowe także zapraszają też w wielu przestrzeniach i widzę na tym programie, że do pewnie późnych godzin wieczornych te koncerty i wydarzenia będą trwały. No, musimy się zmieścić przed ciszą nocną, bo takie są wymogi, ale tak, no, planujemy jak najdłużej to możliwe świętować i wspólnie celebrować ten dzień. Zatem serdecznie zapraszamy z całymi rodzinami i
wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, żeby razem świętować życie, bo ono jest cenne dla każdego. Naszymi gośćmi byli też ci, którzy tworzą ten festiwal, za co im bardzo też dziękuję, jako Radio Głos, czyli rzecznik tego wydarzenia Szymon Gajda i prezes Fundacji Aktywni Artur Kurkowski. Serdecznie dziękuję za tą Bóg zapłaci. Rozmowę i dziękuję zapraszamy bardzo. Serdecznie na 18 czerwca do Gdańska. Radio Głos. Uskrzydla duszę.